Siemanko mordeczki, witam was. Witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Pokémon Emerald. Sprawdzimy dzisiaj, czy prawdą jest, że można zdobyć Jirachiego tutaj w Pokémon Emerald. Nie mam pojęcia, czy to prawda. To będzie taki odcinek typu Pogromcy Mitów. No i najpierw musimy lecieć do Sutopolis, gdzie dowiemy się w ogóle o istnieniu tej wyspy, ale najpierw oczywiście, a właściwie nie tyle wyspy, co dokładniej samej miejscówki. Oj, przepraszam. Gdzie my tu mamy Poké Center? Tutaj jest, ok. Musimy sprawdzić najpierw, czy mamy Pokémona, który ma Rock Smash. Robię to według filmiku z YouTube'a. Tam jest napisane, że to jest hack, także nie wiem, czy to u mnie akurat zadziała. Pożyjemy, zobaczymy. Dobra. No dobrze, mam zajeczkę, także tutaj nie ma problemu, żeby to wszystko ogarnąć. Okej, także dajcie mi chwilkę, zobaczę, gdzie dalej iść tutaj na mieście. Okej, tutaj mamy jedną miejscówkę. O, właśnie tutaj. Ale czy to jest jakieś przejście tutaj? Spróbujmy z poziomu tutaj menu. Łupacz skał, nie można tego użyć. Ciekawe. Bo tam właśnie było, że jest to. Dobra. Czyli wygląda na to, że albo to jest na cheatach, było nagrywane, albo coś w tym musi być, że tam po prostu może jakiś hack był, nie wiem. No dobra, sprawdzę jeszcze raz. Okej, okay, niby, że tutaj tak poszedł bardziej w dół. No, klikam A i jak widzicie, nic się nie dzieje. Także niestety to jest ściema, prawdopodobnie. Nic tu nie znalazłem, dlatego, no cóż, mit na tą chwilę obalony. Dlatego, no cóż. Lecimy na Battle Frontier. Zmienię jeszcze Pokémona, bo nie wiem, czy mi się przydadzą jakieś kamienne teraz, ale no właśnie, może sobie wezmę zamiast tego właśnie seta. Bym zabrał. O. A niech sobie Metang trenuje, oczywiście. Oczywiście on nie będzie brał udziału w walkach, to jest oczywista oczywistość. Może w końcu mi się coś uda ugrać więcej niż drugie miejsce na danym turnieju. Wąż walk. Tak. Oczywiście. Oj. Myślałem, że wziąłem poziom otwarty, ale jednak mam do 50. Dobra, to set jako pierwszy. Zajka druga i Jackson trzeci. Bang.
Przyspieszymy to chwilkę. Tak, po prostu nie wiem, o co tutaj dokładnie chodzi. Aha, czyli dobra, idziemy do prawego. Hulala. Co tu się odwala? No mam nadzieję, że wszystko w porządku. No dobra, to możemy dalej iść. Czyli... Co, wróciłem na sam początek? Dziwne. Okej. Mamy jakiegoś dość silnego trenera. Mam nadzieję, że nie będzie miał wyłącznie kontr na moje Pokémony. O, niestety, chyba ma. Ponieważ nie mam ani Pokémona typu latającego na tą chwilę, ani Pokémona typu wodnego. Oczywiście dostępnego do 50 poziomu. Bo mam oczywiście wodnego, ale jest powyżej 50, więc no cóż, piorun. Okej, jest sparaliżowany, to już tylko wykończę go szybkim atakiem. No i dobrze, że Critical wszedł. Poliwrath. Jest bardzo prosto, bo wiadomo, to są też Pokémony walczące, widzę, że ma. Ale tutaj no Poliwrath jest typowo wodnym Pokémonem, więc no cóż. Oczywiście bez problemu go pokonujemy błyskawicą. O nie, 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 nie. Fuck. O nie, jeszcze Jackson sparaliżowany. Pięknie. Dawaj, Zajka. O to mi chodziło, żeby mu obniżyć atak. Okej, schrupanie. Dziab, dziab. Na walczące chyba nie działa. I zapomniałem o tym zupełnie, że właśnie mroczny jest super wrażliwy na walczące. Przepraszam, mój błąd. Razor Leaf. Razor Leaf. Właściwie, bo tam nie ma TH. Nie można użyć przedmiotów, super. Cięcie. Aj. Niestety, ale... Prawdopodobnie... zostanie pokonany. A nie, przepraszam. I Zangus. Zangus to jest typ normalny, ale zmienię go na Seta teraz, żeby go sparaliżować. Niestety. Niestety nie dał rady. Oczywiście jak teraz nie pójdzie, to spróbujemy jeszcze raz. Absorpcja tutaj będzie niezbędna. Niestety. Pokémony mi mdleją. Jestem pokonany. Wyzwanie się zakończyło, ale spróbujemy jeszcze raz.
Kto tam dzwoni? Powiem wam, że nie wiem co jest z tymi wymianami tutaj, ale jest to totalnie skopane, bo po prostu nie mam możliwości, niestety nie mam możliwości właśnie wymiany, bo się to wszystko zawiesza. Próbowałem przy każdej wymianie niestety, ale właśnie jest ten problem, że po prostu przy każdej wymianie się zawiesza. Dobra, weźmy Anikę. Anika za... Na razie za Domi, ponieważ i tak Domi jest, jak widzicie, powyżej 50 levelu. Chciałem zrobić do 50, także na spokojnie teraz będę mógł zrobić, bo przecież Anika nie ma chyba 50 levelu. 43. Bardzo dobrze. Ciekaw tylko jestem, czy się przeciwnicy zmienią, czy nie. Poziom 50. Okej. Jackson, Anika, set. Potwierdź. Przyspieszamy. Wchodzimy. Ciekawe. Zmieniło się. Mamy jakiegoś poketrenera. Triatlonista Ramon. Okej. Machopa wysyła. Zmiana na Anikę. Niestety padła. Smuczum, czyli wersja Baby Jinx. Nie można używać przedmiotów. Super, czyli jest wyeliminowany. Absorpcja. Jest oszołomiony. Ale udaje się zrobić cięcie. Ostatnim pokemonem jest Slowpoke. Co mnie bardzo, ale to bardzo cieszy, ponieważ Slowpoke ma przecież podtyp roślinny. No, gdyby oczywiście nie to oszołomienie, no to byłoby całkiem ok. O, jest super efektywnie. Ramon pokonany. Piąty pokój. Czy chcę kontynuować wyzwanie? Tak. O kurde, Dusclops. Wow. Tutaj jeszcze nie ma Dusknoira, a ja nie mam jeszcze Dusclopsa w Pokédexie, także oczywiście będę na spokojnie sobie ewoluował je.
Nie można zawrócić. Siódmy pokój. Tak, chcę zostać. Super. Wyleczył jednego z moich Pokemonów. Zobaczmy, którego. Aha, czyli Anikę. Super. Zajebiaszczo. I mamy tutaj jakiś labirynt. O kurde, dziki Pokemon. Mioltik! Co jest? Ciekawe, czy... O nie, mróz. Fuck, ciekawe, czy można w ogóle tego Mioltika zdobyć. Oczywiście zmiana Pokemona na seta. Może się obudzi. Nie zdążył się obudzić. Dziobanie. Okej, okay, teraz przydałby się save zrobić. Torba, nie można użyć przedmiotów. Kurde, czyli nie mogę rzucić pokebolem, niestety. Ale Mioltik już jest wpisany do Pokédexu. Jako widziany. Pierwszy raz w ogóle widzę takie... taką salę. Znowu Mioltik. Sewiper. No to niestety leżę, bo Sewiper jest oczywiście typem trującym. Jest super efektywny. Nie wiem dlaczego, ale po prostu mi nie idzie w tych wyzwaniach. Może to ja jestem kiepski, a może to po prostu są za trudne wyzwania. Jak na moje Pokémony oczywiście. A może ja po prostu się nie wyspałem dzisiaj. Nie wiem. Okej, okay, mamy jeszcze Kadabrę. Naszego Kubiksa. Chociaż set nie wiem, czy mi się przyda w następnych. Szalki ma 40 poziom. Gardevoir 31, Ergen 45. Może mi się przyda. Ciach. I zobaczmy tutaj podsumowanie jeszcze. Jest. Jak i tak na razie nie ma szans na to, żeby właśnie powalczyć Metangiem. No to na razie go przeniosłem. Dobra.
No to do dojo. Idziemy. Arena walk. Wyzwanie. Poziom 50. Ergen i Kubix. Muzyka typowo japońska. Okej, mamy Jillian. Perfumiarka Jillian. Okej, zmiana. Czyli nie mogę zmienić tutaj Pokemona. Super. Czyli na to, czyli tak to działa, tak jak w tych namiotach walk. Okej, pokonany. Beldam, tu będzie ciężej, bo mamy tutaj Pokemona typu stalowo-psychicznego. Ale no właśnie, Jackson został pokonany, więc miotacz ognia powinien załatwić sprawę bez problemu. Execute jest też Pokemonem, który ma wrażliwość na ogień, więc pokonuje bez problemu Jillian. Ok. Tak, jestem gotowy. Raz. To jest, jak widzicie, turniej nokautu. Baltoy. Co mnie bardzo cieszy, bo oczywiście Baltoy jest po prostu super wrażliwy na ataki typu liść, roślinne. Po prostu jest typem kamiennym i wiadomo, że nawet najtwardszą skałę potrafi korzeń zniszczyć. Mamy Bellsprouta. Niestety, ale właśnie on posiada, jak widzicie, posiadał ataki typu trującego, więc wygrał tą walkę. Tutaj nie będę się już z nim patyczkował. Po prostu podmuch ognia zmiecie tego Bellsprouta. Why not? Why not? Why not? Jest Pokemonem typu psychicznego. Który jest znowu baby Pokemonem dla Wobbuffeta. Niestety, ale odbił. Tajemna moc. Psychowiązka, oczywiście niezbyt efektywne. I odbija to właśnie. Okej, jest sparaliżowany.
co właściwie mi powinno dać zwycięstwo? 2, 4, 6. 6 do 0 wygrywam decyzją sędziego. Raz pokonany. Okej, zapiszemy moją tą ostatnią walkę, bo była naprawdę bardzo dobra. Mamy Peggy. Naszą rywalką będzie Peggy. Zróbmy save'a. 'Shroomish. No mam nadzieję, że nie będzie miał trujących ataków, bo wiem, że mogą mieć zarodniki. Ojojoj. Usnął. Przyspieszmy. Wiadomo, że tutaj wygrał właśnie Szumisz, bo mi uśpił po prostu Jacksona. Nie było żadnych szans na wygraną. To wystarczyło. Lotad. I tu mamy mały problem, bo to jest oczywiście dwutypowy Pokémon, który ma też podtyp woda, więc nie będzie super efektywne. Ale skoro mamy, jak widzicie, właśnie skoro słońce świeci, to spróbujmy jednak miotacz ognia. Niestety. Użył tańca Juju, czyli Raindance'a, co mi na pewno osłabi mocno. O, widzicie, jak mi osłabiło miotacz ognia. Na tyle, że nie dałem rady pokonać, a jeszcze nasiona mocy rozwaliły. Psychokineza. Spinarak. Oczywiście na niego jest psychiczny, super efektywny. Psychoefektywny. Pyk. Squirtle. Bardzo znany Pokémon, oczywiście starter z pierwszej generacji. Używamy ostrze liścia, bez problemu zwykle by dał radę, ale osłona oczywiście, ochrona oczywiście osłania totalnie przed każdym atakiem. Fajna grafika ze Squirtlem. Smuczum. Niestety potknął się. I bum. Mamy zwycięzcę na pewno. 6 do 0 Jackson. Decyzją sędziego wygrywa i mamy pierwsze super problemy, bo oczywiście to jest typ lodowy, przez co może mi rozwalić bardzo szybko Jacksona. No, jak mnie wziął oczywiście Solar Beam'a, to mógłby po prostu tego nie przetrwać. No cóż, to chyba ostatnia walka będzie. Lawson.
widzę, że takie jak grafika taka jak u podróżników, znaczy się może będzie miał typ właśnie kamienny. Nie, ma stalowy. Co mnie martwi, ponieważ stalowo-różkowy Mewile nie wiem, czy będzie mógł być pokonany przez właśnie Jacksona bez większych problemów. Jednak, jak widzicie, dzięki Solar Beamowi dał radę wygrać 4-2. Onyx, typowy kamienny wąż z pierwszej generacji. Oczywiście tutaj Razor Leaf będzie najlepszy. Bo jest super efektywny. I mamy Magnemite'a. Co mnie troszeczkę martwi, ale powinienem go bez większych problemów Solar Beamem załatwić. I Razor Leaf na koniec. Maniac Ruin Lawson pokonany. Zwycięża Tomoden. Ok. Trevin. Fan ptaków. A ma jednak Sentreta, który ptakiem na pewno nie jest, ale latającą wiewiórką. Solar Beam. Bang. Wismore musiał być naprawdę długo wstrzymywana ewolucja. Może miał po prostu kamień. Po prostu nie pamiętam, jak się ten kamień nazywa, co właśnie zapobiega ewolucji. Chyba wieczny kamień to jest. Tak. Wieczny kamień. Serious? Serious? Why so serious? Ha! Moja ulubiona kwestia Jokera, oczywiście, z Mrocznego Rycerza. Mamy jakiegoś bikera. Przyspieszmy. Triatlonista Carlo. Magneton. O, proszę, proszę, Hitmon Top. No, ten akurat nie jest zbyt częstym Pokémonem widywanym, bo żeby go zdobyć, to Tyrogue musi mieć taką samą ilość ataku, co właśnie. Co obrony. No i właśnie po prostu jest bardzo ciężki do zdobycia. Czyli umysły to tutaj mamy remis. Ale jednak wygrał Hitmontop. Jednak Kubix zawsze wygra z Pokémonem typu walczącego.
Jakimś cudem, ale udało mi się wygrać. Seria 7 zwycięstw. Punkty walki. Jeden punkt walki. Nareszcie udało się. Wow, nareszcie się udało. Także no cóż, mordeczki, to by było na tyle. Obaliliśmy jeden mit. Także trzymajcie się, wielkie pozdro, piona!